Telewizja w Polsce, w centrum wydarzeń, a w centrum wydarzeń cały czas dyskusja o likwidacji mediów publicznych. Tak, proszę Państwa, bo tak to wszystko wygląda. Żadna reforma, żadne odpolitycznienie, wszystko wskazuje na to, że media publiczne mają być sprowadzone do roli bardzo podrzędnej struktury medialnej, która nie będzie miała większego wpływu na opinię publiczną, ale także nie będzie dostępu miała do dużego tortu reklamowego, bo ten tort reklamowy należy się innym. I to jest taka tabela, która pokazuje spadek oglądalności. Zaraz Państwu ją pokażemy. TVP Info po wyłączeniu sygnału właśnie. TVP Info właśnie mogą Państwo zobaczyć, jak to wszystko wyglądało. I jak to się może skończyć, jak tak dalej pójdzie, ale także są informacje o tym, że różnego rodzaju sprzęty i różnego rodzaju budynki mają być sprzedane. Taka informacja pojawiła się, że wynoszony jest sprzęt, może meble z budynku Taju na Placu Powstańców, że ten budynek w tak atrakcyjnym miejscu Warszawy to jest łakomy kąsek dla tego, kto będzie chciał kupić tę nieruchomość. Proszę zobaczyć, taki artykuł był. Co prawda pan Sygut zaprzecza, że nie będzie nic takiego miało miejsca, zatem zostaną przeniesione kanały, cztery zagraniczne kanały, tylko że te cztery zagraniczne kanały ostatnio mają być sprowadzone do rangi redakcji. Tak to wszystko wygląda. A jeszcze afera w Radiu Kraków, w likwidacji, radio w likwidacji oczywiście, z fortepianem, który został zakupiony za 1 000 000 zł dla tego radia. No i został sprzedany. Został sprzedany, a radio jest w likwidacji. A dzisiaj na antenie naszej stacji pan Łukasz, zaraz Państwu powiem, jak on się nazywa. W każdym razie przewodniczący Rady Programowej Radia Kraków powiedział, co następuje o sytuacji radia i dlaczego właściwie radio postawione zostało w stan likwidacji. Rozgłośnia Krakowska. Bardzo proszę. Pod koniec ubiegłego roku spółka była w sytuacji dobrej, znaczy bieżąco regulowała swoje zobowiązania, nie było żadnych problemów, o których byśmy wiedzieli, że się zbliżają. W momencie, kiedy ogłoszono stan likwidacji radia, natychmiast wstrzymany został kredyt obrotowy i spółka przestała otrzymywać subwencje z Krajowej Rady Radiofonii. I w związku z tym te problemy tak naprawdę zostały wywołane no, polityczną decyzją, czy też polityczną, ale też prawną decyzją podjętą przez ministra. No właśnie, pan Łukasz Słoniowski, przewodniczący Rady Programowej Rozgłośni w Krakowie, wyjaśnił całą sytuację. Instrument niby w radiu jest, ale nie jest jego własnością i tutaj cała historia bardzo zbulwersowała środowisko, które zabiegało o tym, żeby ten instrument został zakupiony na czele z panią Elżbietą Penderecką. No i tak się stało, jak się stało, a my o tym, co się dzieje w mediach publicznych na dzień dzisiejszy, porozmawiamy z panią dr Jolantą Hajdasz, dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Dzień dobry pani doktor. No na razie jakoś tak delikatnie ta wyprzedaż majątku mediów publicznych się odbywa, no ale być może już niedługo ruszy na pełną skalę. Ja mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, choć po prostu widzimy wszyscy, że instrumenty prawne sobie przygotowano naprawdę starannie właśnie do tego, żeby po prostu można było pozbywać się tego majątku w takich instytucji publicznych jak radio czy telewizja. Bo jeżeli mówimy o Radiu Kraków, to nawet ono zostało, z tego co pamiętam, wpisane, prawda, ten stan likwidacji do KRS-u i tak jak rozgłośnie regionalne mające osobowość prawną po prostu jest no, postawione w stan likwidacji i teoretycznie można właśnie tego majątku się wyzbywać, co jest absolutnym skandalem i ten przykład tego fortepianu to ewidentnie po prostu pokazuje wszystkim właśnie w jaką stronę to zmierza, bo my nie mówimy sobie o jakimś tam instrumencie, tylko o wysokiej klasy instrumencie, na którym się gra najwyższej jakości koncerty, każdy
muzyk, który po prostu korzysta z takiego instrumentu, kto chce grać właśnie na tym sztanu i Steinwayu, więc po prostu to nie są takie sobie tuzinkowe rzeczy, tylko są robione na specjalne zamówienia, pojedyncze egzemplarze. I to samo miało miejsce dla Radia Kraków. Ono wiele lat się starało po prostu całym środowiskiem krakowskim o to, żeby ten instrument zakupić. Specjalny fundusz został na ten cel stworzony przez Radę Mediów Narodowych i przepraszam, nawet chyba źle mówię, Krajową Radę Radiofonii, tak, i Telewizji, tutaj mój błąd, przepraszam najmocniej, ale generalnie ich decyzja to była organu konstytucyjnego, więc siłą rzeczy takie sobie natychmiast sprzedanie, bo brakuje komuś 5 zł czy paru groszy na bieżące rachunki, to jest naprawdę skrajnie nieodpowiedzialne, wręcz prowokacyjne w mojej ocenie zachowanie właśnie do tego, żeby udowadniać, pokazać, zrobić szum, że ktoś po prostu będzie postępował w ten sposób. Natomiast mamy problem bardzo duży z telewizją. To znaczy telewizja jest oczywiście niewpisana. To jest tak nieprawne działanie, że nie może być wpisane do KRS-u. W mojej ocenie nie będzie, więc oddziały regionalne telewizji są w zupełnie innej sytuacji niż rozgłośnie, ponieważ one nie mają osobowości prawnej. Natomiast wszędzie zostały powołane nowe osoby na funkcje dyrekcyjne, na dyrektorów tych oddziałów, przez osoby, które nie mają do tego umocowania, bo nie są wpisane w KRS-y, więc to jest zupełnie stan pozaprawny, można powiedzieć, no bo po prostu ktoś, kto nie posługuje się właściwym dokumentem, jakim jest wyciąg z KRS-u na dany moment, na daną chwilę, kiedy podejmuje się jakąś umowę, no wszyscy wiemy, że taka umowa nie będzie miała mocy prawnej i nikt z nas nie kupowałby w ten sposób ani 5 m² jakiejś działki czy mieszkania, gdyby po prostu na moment, kiedy po prostu ta transakcja ma miejsce, posługiwano się po prostu nieaktualnymi danymi z KRS-u. A tutaj właśnie mamy coś takiego, ale i może oczywiście za chwilę dojść do sytuacji, w której będzie wyprzedawany majątek, ponieważ ktoś zamierza postawić tą firmę w stan likwidacji, choć uważam i jest to przecież powszechna w tej chwili wiedza, że na podstawie tak wątłych po prostu prawnych przesłanek, na podstawie których podjęto te decyzje po 20 grudnia pod wodzą ministra Sienkiewicza i zapewne także premiera Tuska, że po prostu no, w sądzie, w obrocie prawnym nie powinny się te decyzje ostać. Oj, pani doktor, znajdą się, przecież szuka podstaw prawnych pan minister, Bodnar. Więc w końcu te podstawy prawne. Ja tylko nie potrafię zrozumieć jednego, jak w takiej sytuacji chaosu prawnego i takiego właściwie bezprawia może funkcjonować ta neotelewizja publiczna, dlatego że ja rozumiem, że są ludzie, którzy dysponują tymi finansami, którymi na dzień dzisiejszy dysponuje telewizja publiczna. To są wystawiane przez współpracowników, czy też przez pracowników, którzy czasami w dużej mierze prowadzą działalność gospodarczą i na tej zasadzie są zatrudniani, czy też współpraca z nimi podjęta, wystawiane są faktury, no i ktoś te faktury musi podpisać, ale z drugiej strony jest ktoś taki jak księgowa. I jak to teraz? No, ja gdybym była księgową i gdyby taki pan, który mi każe wypłacić jakieś pieniądze, nie powiedział, o ja tu jestem właśnie wpisany do KRS-u, że ja jestem szefem tej instytucji, to bym w życiu takiej faktury nie wypłaciła. No ale oczywiście, że nikt nie powinien żadnych tego typu przelewów podpisywać i zresztą, gdy ktoś idzie po pełnomocnictwo do banku, bo to jest taka proza, zwyczajna rutyna, prawda, procedura w Polsce, przecież to nie jest nic nadzwyczajnego, że w momencie, kiedy ktoś obejmuje jakieś funkcje i ma dostęp do po prostu finansów, no to musi dostać pełnomocnictwo, żeby móc podejmować decyzje finansowe, pełnomocnictwo z banku, a bank musi się posługiwać
po prostu właściwym dokumentem, jakim jest wyciąg z KRS-u. Tutaj nie ma żadnego czary-mary, czy po prostu jeżeli chcemy być państwem prawa, czyli w którym po prostu dokument coś znaczy, w którym pewne decyzje podejmuje się w ten sposób, że umawiamy się, że te 4 kartki czy 3 kartki, 2 kartki papieru podpisane, opieczętowane, podpisane notarialnie coś znaczą, no to po prostu wtedy ma to sens, ale jeżeli wszystko w ten sposób będziemy traktować, no to jakby na głowie stawiamy w ogóle całe państwo, cały ustrój, wracamy do jakiejś sytuacji, w której kto mocniejszy ma wygrać. A tu mamy do czynienia, pani redaktor, zwróćmy obie na to uwagę jednoznacznie, z bardzo specyficznymi firmami, jakim są po prostu media publiczne w Polsce, z wielkim majątkiem i dostępem do informacji niejawnych. Ja będąc, jestem członkiem Rady Programowej także telewizji TVP3 Poznań, już 2. kadencję i na pierwszym kilka dni temu zebraniu z takim neodyrektorem, można powiedzieć, właśnie powołanym przez neoprezesa TVP, który nie jest umocowany w KRS-ie, zadałam proste pytanie, czy pan ma dostęp do informacji niejawnych, bo taki dostęp trzeba mieć, chcąc pełnić taką funkcję po prostu. I na to proste pytanie absolutnie ten pan nie potrafi odpowiedzieć, nie chce odpowiedzieć, uchyla się od odpowiedzi. Oczywiście zasłania się tym, że Rada Programowa nie jest od tego, by takie pytania zadawać, ale pamiętajmy, że być może jest organ, myślę tutaj właśnie o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, który w stosownym czasie będzie po prostu rozliczał te osoby z właśnie z tego, kto im powierzał takie funkcje i do czego mieli dostęp. Bo jeżeli to są osoby nieodpowiednie, które na przykład nie mają takiego poświadczenia i prawa do dostępu do informacji niejawnych, no to wywraca się cały ten system, do którego oni dzisiaj za chwilę wgląd będą mieli, a kto wie, gdzie się z tym po prostu z takimi informacjami udadzą. No właśnie, pani doktor, bo my mówimy o takich pieniądzach, które tak jakby gdzieś troszeczkę krążą jeszcze po tej instytucji, coś tam gdzieś w tych kontach, na tych kontach w kasie jest, ale Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podjęła decyzję o wstrzymaniu bardzo poważnych pieniędzy, pieniędzy, które się należą mediom publicznym z abonamentu płaconego przez Polaków, i to jest rzeczywiście no, groźba taka, że bez tych pieniędzy no rzeczywiście ta telewizja już zupełnie podupadnie. A z drugiej strony tak mnie nurtuje takie pytanie. Przecież telewizja publiczna od momentu właściwie swojego powstania żyła z pieniędzy, które płacili Polacy. I jaki by teraz, jako ci, którzy płacili przez wiele lat abonament, jaki mamy wpływ na to, że ten majątek telewizji jest tak no po prostu niszczony, bo on będzie de facto zniszczony, wyprzedany, zniszczony, zdewastowany i sprowadzony do roli, no ja już nie chcę mówić, że osiedlowej telewizji, ale na pewno podrzędnej telewizji, która nie będzie się mieściła w tym panteonie największych nadawców w Polsce. Czyli z jednej strony ci ludzie, którzy przez wiele, wiele lat, kilkadziesiąt ułożyli pieniądze na to, żeby telewizja publiczna mogła funkcjonować. Z drugiej strony wstrzymany abonament dla telewizji. Z trzeciej strony sytuacja, która tak jakby no, nie widać rozwiązania. W mojej ocenie jest to działanie takie długofalowe, także zaplecza medialnego obecnie rządzących. No, myślę tutaj głównie o stacjach tych największych telewizyjnych, a przede wszystkim o jednej zagranicznej, która po prostu wyjątkowo wiele po prostu uzyska na tym, że ten jeden gracz z tej wielkiej trójki po prostu odpadnie, bo widzimy, jak to się w tej chwili odbywa. Tak naprawdę za chwilę nie ma znaczenia, co się będzie działo z telewizją publiczną, w jaki sposób rządzący będą z nią postępować, kiedy może uda się coś odzyskać, ponieważ ona po prostu tak szybko traci na znaczeniu, tak szybko traci na rynku, a w dzisiejszych czasach, kiedy mamy tak wiele stacji nadających po polsku i oczywiście jeszcze internet, no to tak naprawdę wiemy dobrze, że po prostu powrót może być niemożliwy. Widzowie odpływają, znamy ten mechanizm po prostu, bo obserwujemy go już od lat, kiedy przestawia się ciekawe programy na inne pasma, tym, którym nieraz nie zależy na tym, żeby mieć sukcesy oglądalnościowe. I potem się okazuje, że widzowie nie idą za tym programem, ani w nowe pasmo, ani też ten program, jak wróci na swoje miejsce gdzieś tam w ramówce, to również nie odzyskuje po prostu widowni. To jest bardzo, bardzo złożony proces. A w tej chwili to, co pani pokazała, te wyniki oglądalności są zatrważające. No właśnie, zburzyć jest bardzo łatwo, a odbudować czasami się nie da.
To nie jest Pałac Saski, który można odbudować pomimo takich zniszczeń. To jest rzeczywiście wielka instytucja, którą tworzyli przez lata ludzie i tak szybko się nie da, nawet jeżeli będzie taka okazja. Bardzo dziękuję doktor Jolanta Hajdasz, była państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję pani doktor. Dziękuję. A my spotkamy się za parę minut. Proszę z nami zostać.